W tym wydaniu kronik kryminalnych na kanale YouTube Podejrzani, czyli podsumowaniu wydarzeń kryminalnych ostatnich tygodni, powiemy między innymi o makabrycznym odkryciu w opuszczonej kamienicy na Warszawskiej Woli, a także o Polaku podejrzanym o współpracę z rosyjskimi służbami przy przygotowaniach do zamachu na prezydenta Ukrainy na lotnisku w Rzeszowie, mrocznej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej znanej m.in. z programu telewizji TTV Królowie Życia. Oraz o wicepremierze Krzysztofie Gawkowskim, który padł ofiarą oszustów kupując samochód za 100 tysięcy złotych. Na początek zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Podyskutujecie o nich także na naszych kontach w innych serwisach społecznościowych. Linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Zapraszamy. Cztery ciała w kamienicy na Warszawskiej Woli. W niedzielę 7 kwietnia w godzinach wieczornych w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej na Warszawskiej Woli funkcjonariusze policji odnaleźli ciała dwóch mężczyzn z rozległymi ranami tłuczonymi. Zwłoki znajdowały się w stanie zaawansowanego rozkładu. Przykryto je dodatkowo stertą śmieci. Kolejnego dnia podczas dokładniejszego przeszukania budynku natrafiono na kolejne dwa ciała. Jedno z ranami kłutymi, drugie z pętlą na szyi. Nie wiadomo jeszcze, czy w tym ostatnim przypadku doszło do samobójstwa, czy jednak również do zabójstwa. W sprawie zatrzymano kilka osób. 34-letni obywatel Ukrainy, Andrii S., usłyszał zarzuty dokonania trzech zabójstw. Jak wiadomo, nieoficjalnie przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Prawdopodobnym motywem zbrodni była kłótnia o kobietę. Pozostałym ujętym osobom przedstawiono zarzut niezawiadomienia o przestępstwie. Wobec wszystkich wnioskowano o środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Makabryczna tajemnica pustostanu na woli wyszła na jaw, gdy na policję zgłosiła się 46-letnia obywatelka Ukrainy. Twierdziła ona, że w kamienicy przy ulicy Grzybowskiej mogły znajdować się ludzkie szczątki. Sama obawiała się paść kolejną ofiarą sprawcy. Brutalny atak w krakowskim parku. W biały dzień na osiedlowym skwerku w krakowskiej dzielnicy Nowa Huta doszło do brutalnego ataku. Dziewiętnastolatek powalił tam na ziemię siedemnastolatkę, po czym przez kilka minut dusił ją i z dużą siłą uderzał w głowę. W wyniku zdarzenia ofiara straciła przytomność. Całe zdarzenie nagrano. Nie wiadomo jednak, czy była to zasługa kamery monitoringu, czy działania świadka zdarzenia. Wiadomo natomiast, że pomoc napadniętej dziewczynie chciało co najmniej kilka osób. Dziecko przejeżdżające na hulajnodze elektrycznej zadzwoniło do osoby dorosłej, by powiadomić o tym, co zobaczyło. Inny świadek poprosił bliską osobę o zaopiekowanie się pokrzywdzoną, a sam ruszył w pogoń za spłoszonym sprawcą. Udało mu się go ująć, a potem przekazać w ręce policji. Wiele wskazuje na to, że atak nie był przypadkowy. Podejrzanemu przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu kara od 8 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywotnie więzienie. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Polak miał pomóc w zamachu na prezydenta Ukrainy. Zatrzymany przez ABW Paweł K. usłyszał zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu. Zgłaszał on gotowość do współpracy z rosyjskimi służbami i kontaktował się z obywatelami Rosji bezpośrednio zaangażowanymi w wojnę na Ukrainie. Śledztwo wszczęto po przekazaniu stronie polskiej informacji przez Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy. Mężczyzna miał zbierać i przekazywać Rosjanom informacje na temat zabezpieczeń lotniska Rzeszów-Jasionka. Wszystko po to, by rosyjskie służby mogły w Polsce przygotować zamach na prezydenta Ukrainy Wołodymira Załęckiego. Pawłowika grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Pijana dwunastolatka leżała przy rzece. W Cinawie, w województwie dolnośląskim, kierownik lokalnego komisariatu policji wracający po służbie do domu, jadąc przez most, zauważył na stromym brzegu rzeki grupę nastolatków i leżącą bez oznak życia dziewczynkę. Jak się potem okazało, w wieku dwunastu lat. Była ona przemoczona, a jej drogi oddechowe blokowała zalegająca woda i wydzielina. Funkcjonariusz udzielił jej pierwszej pomocy i wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe. Dwunastolatka znajdowała się w stanie hipotermii oraz upojenia alkoholowego. Miała aż 3 promile alkoholu we krwi. Niewiele później zatrzymano osiemnastolatkę, która kupiła młodzieży wysokoprocentowe trunki. Usłyszała zarzut rozpijania małoletnich, za co grozi jej do dwóch lat pozbawienia wolności. Mroczna przeszłość królowej życia W czwartek 25 kwietnia portal goniec.pl opublikował reportaż na temat mrocznej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, celebrytki, jednej z bohaterek programu Królowie Życia telewizji TTV, do niedawna występującej także w programach Polsatu, taniec z gwiazdami i Dagmara szuka męża. Nie jest tajemnicą, że Kaźmierska była dawniej partnerką gangstera Pawła K. Sama również miała problemy z prawem. Blisko trzy lata temu mówiliśmy o tym na kanale YouTube Podejrzani w materiale na temat gangu Szadoka z Wrocławia. 14 kwietnia 2001 roku, w Wielką Sobotę, wrocławscy gangsterzy pracujący dla Szadoka udali się razem z nim do Kłocka. Gdzie kontrolowali agencję towarzyską Heidi. Ich celem była jednak druga tamtejsza agencja, Tora, od której właścicieli chcieli wymusić haracz. Lokal należał do Pawła K., lokalnego gangstera, a prowadziła go razem z nim konkubina. Tą okazała się Dagmara K., znana dziś z popularnego programu telewizyjnego. Gdy Paweł K dowiedział się o wizycie ludzi z Wrocławia, zebrał ochroniarzy Tory i pojechał pod agencję Heidi. Stając naprzeciw Dariusza L, pseudonim Szpila, bliskiego współpracownika Szadoka, nagle wyjął broń i zaczął do niego strzelać. Szpila zginął na miejscu. Ranny został też jego kompan, podczas gdy Paweł K udał się na komisariat, powiadomił o strzelaninie i uciekł za granicę. Inna wersja wydarzeń zakładała, że kilka godzin przed tymi wydarzeniami Dariusz L miał przyjechać do domu ciężarnej wówczas Dagmary K i grozić jej bronią. Paweł K, nie widząc innego wyjścia zdecydował się wtedy na radykalne rozwiązanie problemu. Trzeba jeszcze wspomnieć, że Dagmara K., konkubina Pawła K., w 2009 roku również została ujęta. Prokuratura zarzucała jej, że od 2006 roku kierowała zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się czerpaniem korzyści z nierządu poprzez agencję towarzyską o nazwie Heidi w Szalejowie, kilka kilometrów od Kłocka. Dagmary K. skazano potem prawomocnie na 14 miesięcy pozbawienia wolności portal goniec.pl dotarł do zeznań Marii A, jednej z kobiet, która świadczyła niegdyś usługi seksualne w agencji towarzyskiej zarządzanej przez Dagmarę Kaźmierską. Ze słów Marii A, uznanych potem przez sąd za wiarygodne, wynika, że choć początkowo świadomie i dobrowolnie chciała w ten sposób zarabiać, bo miała małe dziecko i znalazła się w złej sytuacji finansowej, to z czasem była do prostytucji zmuszana przez Kaźmierską i jej ludzi. Odebrano jej telefon komórkowy. Nakłaniano do przyjmowania narkotyków, przez co uzależniła się od amfetaminy, więziono, gdy złapano ją po ucieczce z agencji. Sama Dagmara Kaźmierska miała ją także bić i zlecić jej zgwałcenie. Inna kobieta pracująca w agencji towarzyskiej, Magdalena K, zeznała natomiast, że gdy była w ciąży, Kaźmierska miała ją bić z pięści po głowie, plecach, a także brzuchu. Na porządku dziennym były też groźby. Ostatecznie Magdalena K. oddała dziecko po jego narodzinach do adopcji. Miała ją do tego namówić Dagmara Kaźmierska. Wicepremiera oszukano na 100 tysięcy złotych. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, w październiku ubiegłego roku od osoby prywatnej kupił za 100 tysięcy złotych samochód Peugeota 5008. Sprawdził informacje o nim po numerze WIN oraz w autoryzowanej stacji obsługi marki Peugeot. Wszystko wydawało się w porządku, z czasem jednak samochód na polecenie prokuratury zajęła policja. Wszystko dlatego, że pojazd wicepremiera ma we Francji swojego bliźniaka. Sęk w tym, że tam znajduje się oryginalne auto, a polskie, kupione przez polityka, to jego podróbka. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresował Was ten odcinek kronik kryminalnych, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania kanałów Podejrzani oraz Kryminalne opowieści świat i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Podsumowania wydarzeń kryminalnych można posłuchać w formie podcastu Kryminalne opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MP Go.